Jasiolku, mój kochany, mój piękny. Oj, zobaczcie, kochani, zobaczcie. Jaki słodziaczek, ale oczywiście uciekał. Uciekał, nawet nasyczał na mnie. A jak go wzięłam, to się roztapia i robi się masełeczko, kochany. Tak, kotek lubi taki masażyk. Spokojne przemawianie. Oj, masaż po całym ciałku. Ale ma jeszcze takie odruchy, takie drgania. On się jeszcze boi. Jeszcze. Ale to jest, słuchajcie, prościzna. Ogoniu, chodź do nas, słoneczko. Chodź, chodź do nas, maluczka. Chodź, kochana, ty też się tu zmieścisz jakoś. Chodź. Czekaj, bo mi tutaj. O. A widzicie tam pianeczkę? Siedzisz tam w tej budeczce i patrzy. O, dzisiaj to jest olbrzymi postęp. Jest na dole i tak patrzy. A ja bym chciała was pokazać. Czekajcie. O, popatrzcie. Ojejku. O tak. Nareszcie widać. Nie, przepraszam, nakrzyczałam ci do ucha. Przepraszam, już nie będę. Już nie będę, moje skarby, moje. Ciotka ma troszkę za małe kolanka na was. Ale damy radę, damy radę. Jakie słońce, jakie kochane. Moje małe żabeczki. Słuchajcie, ja znowu nic nie będę mówić, żeby nie zapeszać. Ale może, już niedługo. Jest duża szansa. Duża szansa, że kochane moje stworeczki nareszcie przestaną u ciotki siedzieć w pace całymi dniami same. Prawda, Jasiulku? Pokaż ten swój pychol, bo nic nie pokazujesz, a taki piękny. O, patrzcie. Jaki cudny. Ktoś powinien zrobić teraz zdjęcie. Moje maleńkie. One są cudowne, ja je uwielbiam. Zresztą ja się tak szybko zakochuję. Po prostu widzę te wspaniałe cechy, jakie mają koteczki wszystkie po kolei. Nawet ta Bianka. A Bianka, tam słuchajcie, ja mam włosy właśnie, że tak powiem, prawie prosto spod prysznica. Ta Bianka siedzi tam i mruży oczka. Mruży oczka, jak patrzę na nią, to nie patrzy na mnie, ale to jest dobry znak, bo chcę pokazać, że mi nie zagraża. O, ale to, że ona obserwuje teraz taką scenkę, to jest dla niej lekcja bezcenna, bo widzi dwa kotki, które się nie boją, które mruczą. O, Jasiulku, mój kochany, ciebie to cały dzień tak by można, prawda? Zobaczcie, czy nie są wspaniałe te koteczki. No są wspaniałe. Wspaniałe, Małgonia, jest taka kochana. Taka gaduka też ona odpowiada. Co, słońce, chcesz pójść? Oj, dobrze. To niech ona sobie pójdzie, a my zostaniemy, tak, Jasiulku? Jak to objąłeś mi kolanko? Czekaj, wrócimy cię na tą stronę. O, żeby cię troszkę było widać, te twoje piękne babudki, te twoje piękne łapeczki, ogonek taki śliczny. Wszystko takie śliczne masz i uszka masz piękne. Tak, moje skarby. Moje skarby. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, aby te plany dotyczące Jasia i Małgosi się powiodły. Bo to znaczy, że będę miała dobrą wiadomość. Ja teraz jeszcze coś powiem. Przepraszam. Ale nie powiem, bo widzicie, co się stało. Nasza kochana Małgonia rzuciła drugą Małgonię. A ja chciałam wam powiedzieć, że wczoraj przeżyłam bardzo przykre chwile, bo była u mnie prezentacja Thermomixa i bardzo cudowni ludzie. I chciałam im pokazać moje strony, zresztą pani jedna pytała o to. I słuchajcie, za moimi drzwiami 2.0, nie wyszukuje się w wyszukiwarce. Facebook nie pokazuje tej strony, a jeszcze jak już żeśmy znalazły, wpisując dokładnie 2.0, to pojawia się ostrzeżenie, że ta strona wielokrotnie naruszyła regulamin. Czy na pewno chcesz na nią wejść? Wchodzisz na własną odpowiedzialność.
Także stąd wiem, dlaczego tak mało was jest, dlaczego tak mało jest lajków, dlaczego tak mało jest ludzi, dlaczego się nie pojawiają nowi. Wielokrotnie naruszyła regulamin, czyli ta nowa strona miała 3 takie ostrzeżenia. Wszystkie oczywiście za próbę adopcji kotków, nie? A teraz ja już nic nie piszę takiego, nic takiego nie robię, co mogłoby być podejrzane, a zobaczycie, że strona zniknie za jakiś czas. Wiecie co, że mam ostatnio naprawdę bardzo trudny czas. Serio. Psychicznie, no coś się wali i no ciężko to znoszę, no po prostu. Próbuję się odbić, próbuję robić to samo i widzicie. Kłody pod nogi. Ja myślę, że to jest działalność jednak takiego mojego prześladowcy, którego mam na Facebooku i to jest jego zasługa, albo jej, raczej bym obstawiała. Pomarudziłam troszeczkę, ale mam nadzieję, że jutro przyjdę z dobrymi wieściami, jeszcze z lepszymi wieściami niż to, że Bianka siedzi sobie tutaj bliziutko mnie. To jest naprawdę super. I cóż, taki filmik nagrałam w pionie i teraz ani na YouTube'a, ani na Facebooka. Nie wiadomo, co z nim zrobić. Jasiuś. Lubimy papa. Papa, pa, cioteczki. Kochani. Piękny.